Cześć, witam dzisiaj za kierownicy Skody Octavii z silnikiem 2.0. TFSI o mocy 307 koni, auto z 2014 roku, bezpośredni wtrysk paliwa w systemie Dual, założona instalacja KM Sky. No i pokrótce informacje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o spalanie samochodu. Tutaj uśrednione spalanie samochodu, benzyny, prawda, około 15 litrów, gazu spali około 14-15 litrów gazu plus dodatkowo 2 litry benzyny. Dzięki temu na każdym 1000 km zaoszczędzimy około 240 zł. Dla porównania koszt przejechania 1000 km na gazie, na benzynie, to będzie to 625 zł, a na gazie już tylko 385. Zbiornik duży, bo zbiornik 75-litrowy udało się tutaj wpakować do tego auta, z klientem tak żeśmy ustalili. Pozwoli na przejechanie około 400-500 km, myślę, przy tym spalaniu. Co pozwoli nam na, że tak powiem, myślę, że całkiem fajną jazdę bez konieczności ciągłego tankowania. Zwrot instalacji nastąpi po około 21-22 tysiącach kilometrów od momentu montażu, a cena instalacji wynosi 5200 zł. Takie auta naprawdę fajnie jeżdżą, są naprawdę ciekawe, rodzinne. Jeżeli macie takie samochody, piszcie, dzwońcie, na pewno jesteśmy w stanie Wam pomóc z montażem instalacji gazowej i z doradzeniem, jaki silnik wybrać i jak zrobić, żeby to jeździło jak najlepiej i bezawaryjnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Auto fajne, klient tutaj podpowiadał, że przy spokojnej jeździe około 10-11 pali, a nie 15, więc myślę, że ład fajnie sobie, fajne auto, fajna alternatywa dla jakichś tam dużych pojemności tak naprawdę, bo przy okazji tego, że mamy tu stosunkowo małą pojemność, to tej mocy jest naprawdę, naprawdę dużo. Tak więc dzięki i zapraszam do Energy Gas Polska. Dawaj.